Cześć, zazwyczaj prezentuję wam wyrzutnie, ale dzisiaj wielki test broni białej, to znaczy świetlnej. Zaczniemy od miecza podstawowego, mam tu ze sobą miecz Anakina Skywalkera. Wygląda tak, niepozornie, prawie jak moja stara latarka. Ale wystarczy zrobić tak, żeby przebudzić moc. Możecie też to zrobić tak, albo tak, albo tak, albo tak, albo tak. Dobra, to się sklei. Z mieczami nie ma żartów. Sorry. Ryzyko zawodowe, tak jak nauczyciel może pobrudzić się kredą. Słuchajcie. Plusem tego mieczu jest także to, że możemy go łatwo połączyć z innymi mieczami, na przykład Kylo Rena. Przekręcamy i już. Teraz pokażę wam miecz Inkwizytora, a raczej dwa miecze. Jak widzicie, nie chowają się one do końca, tak jak w wersji latarkowej, ale po wysunięciu robią już naprawdę dobre wrażenie. Są one krótsze od miecza Anakina, ale cały myk polega na tym, że możemy je połączyć w jeden. Teraz je połączymy, po prostu skręcamy. Tak wyglądają połączone. Dodatkowo mamy tu także dysk mocy, którym możemy rzucać. Klej chyba wysych. Możemy nagrywać. Trzeci miecz to miecz Kylo Rena, który na pewno wam się spodoba, bo mamy tu efekty świetlne i dźwiękowe. Mamy tu przycisk, który uruchamia efekty świetne i dźwiękowe i tak samo możemy wyłączyć miecz. Myślę. Na pewno plusem tego miecza jest to, że świetnie wygląda w ciemności. Zwróćcie uwagę, jaki dźwięk wydaje miecz, kiedy go po prostu obracamy. W zależności od tego, jak ruszymy mieczem, są różne dźwięki. Ale to nie koniec funkcji tego miecza. Możemy tu też dołączyć sztylet. O, proszę bardzo. Po prostu go wkręcamy. Zobaczcie, teraz odłączę sztylet. Ta końcówka pomaga nam połączyć ten miecz z mieczem podstawowym, co już widzieliście, a także między innymi ze sztyletem. Czyli także sztylet możemy dołączyć do miecza podstawowego. I na koniec mamy miecz Ezry. Tak jak w przypadku miecza Kylo Rena, mamy tu efekty świetne i dźwiękowe. Tak miecz wygląda w ciemności, a teraz zobaczcie, jak uderzymy w jakiś obiekt. Także świeci i wydaje dźwięk. Dodatkowo z tego miecza możemy również ostrzelać przeciwnika. Zobaczcie, mamy tu przycisk. Ciała i już. Tak wygląda ta wyrzutnia z bliska, tutaj jest spust. Dodatkowo jak go wciśniecie, to zwróćcie uwagę, że usłyszycie dźwięk wystrzeliwania pocisków. Ezra ma całkiem dobry miecz. Podsumowując, to był test mieczy świetnych poszukiwaczy frajdy.pl. Ja czekam na wasze opinie odnośnie mieczy. Mi najbardziej podobał się miecz Kylo Rena. Ale osobiście zostanę chyba przy swojej latarce, bo jest ona bezpieczniejsza.